Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy temat rozwiązań drogowych, które nie podobają się kierowcom, nie lubią ich. W zeszłym odcinku były ronda i nieprawidłowa jazda po rondach. Dzisiaj będą skrzyżowania równorzędne. Na prośbę pana Piotra wybierzemy się więc na skrzyżowanie ulic Garncarskiej i Krupniczej. Tam jest od pewnego czasu skrzyżowanie równorzędne, ale jak pisze pan Piotr, ile razy wyjeżdżam z ulicy Garncarskiej, muszę siłować się z kierowcami nadjeżdżającymi z lewej strony ulicą Krupniczą. Niejednokrotnie spotykam się tutaj z agresją. No ale przecież to jest proste skrzyżowanie. Bardzo proste. Gdyby to wszystko nie było, proszę państwa, smutne, to byłoby naprawdę śmieszne. Kierowcy po swojemu, zupełnie odmiennie niż ruch jest uregulowany, jeżdżą. Skrzyżowanie ruchu okrężnym, które miały być oazą bezpieczeństwa, głównie poprzez odgięcie toru jazdy, jeżdżą tak, jakby nie było tej centralnej wyspy. Przejeżdżają jakby prosto. Na skrzyżowaniach, gdzie pierwszeństwo przysługuje pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony, jeżdżą odwrotnie. No i teraz już, szanowni państwo, noga z gazu i powolny dojazd. Widzę, że trochę nie wierzy mi ten młody kierowca tym kolorowym Volkswagenem. Podobnie Toyota, no ale tak, do tego państwo doprowadziliście, że generalnie są tutaj inne zasady, w związku z tym ci wyjeżdżający z Garncarskiej dziwią się, że ktoś ustąpił im pierwszeństwa. Jesteśmy między młotem a kowadłem, bo jak chcemy skorzystać z prawa pierwszeństwa, no to się boimy, wyjeżdżanie jest naprawdę niebezpieczne. Jak stoimy, żeby ich przepuścić dla świętego spokoju, no to mają do nas pretensje ci, którzy są za nami, bo przecież wiedzą, że mamy pierwszeństwo. Pani postanowiła zrezygnować z pierwszeństwa. Dobrze. Oczywiście od czasu do czasu musimy kogoś wypuścić z ciągu podporządkowanego. No i zobaczmy, jak się stąd wyjedzie z zachowaniem zasady pierwszeństwa z prawej strony. Tutaj dobrze kierowca taksówki się zachował, ale to pewnie wyjątek od reguły. Jest tutaj niebezpiecznie z uwagi na to, że widoczność jest nieco ograniczona przez parkujące pojazdy, notabene jeszcze kontrapas rowerowy, dość duży ruch rowerzystów i jadące naprawdę szybko pojazdy o dalei, które uważają, że jak kiedyś tak było, to tak ma być, albo w ogóle nie patrzą na znaki, no i właśnie uważają, że ulica Krupnicza ma pierwszeństwo i tak jadą. I powolutku dojeżdżam, patrzę w prawo, nie chcę jechać ten Fiat, nie wiem dlaczego nie chcę, ale pojechał. Ruch ma być spowolniony poprzez skrzyżowanie równorzędne, poprzez konieczność powolnego dojechania i popatrzenia w prawo, mam czy nie mam pierwszeństwa. Ruch nie jest spowolniony, ponieważ ci kierowcy jadący Krupniczą w miarę szeroką i na wprost uważają, że mają pierwszeństwo i tak jadą i wymuszają, ewidentnie wymuszają, wręcz zmieniają warunki organizacji ruchu. Tak, do tego, proszę państwa, doprowadzamy swoją jazdą, zmieniamy warunki organizacji ruchu, ale powodujemy, że bezpieczne rozwiązania stają się niebezpieczne. I z tym naprawdę jest olbrzymi problem. A teraz zobaczmy, jak zachowa się rowerzystka. Nie wyprzedzam jej na razie. Zobaczmy. No, tak jakby chciała jechać, a przecież nie ma pierwszeństwa, prawda? To ta taksówka miała pierwszeństwo i dopiero potem jadę ja. Tu mamy też taki przykład niestosowania się do organizacji ruchu, czyli coś, co kierowcy uwielbiają robić i robią bardzo często, moim zdaniem. Czyli jazda prosto pasem do skrętu w lewo na przykład. Tak, można znowu powiedzieć, że nie przyjęła się organizacja ruchu, prawda? Jest wyraźnie pas do skrętu w lewo, a kierowca zamierza jechać prosto. Oczywiście na początku wydaje się, że może będzie skręcał w lewo. Kierowca BMW, popatrzcie państwo, wjechał sobie na pas do lewo skrętu, ale oczywiście z zamiarem pojechania prosto. Wykorzystał zmianę faz sygnalizacji świetlnej, wskoczył, można powiedzieć, no brawo, usprawnił ruch dla siebie, nie dla innych. Takie zachowania wyjątkowo obrzydliwe, cwaniackie, często mają naśladowców. No bo ktoś pomyśli, dlaczego ja mam być gorszy? No da się, ja też mam szybkie auto, szybko przyspieszę, pojadę. Anarchia. Jest to kompletna anarchia. Tutaj popatrzcie państwo, kolejny przykład. Jeden pojechał pasem dla autobusów, kolejni widzą, że tak się da,
wjeżdżają na pas dla autobusów. To są rozwiązania dla bezpieczeństwa i płynności ruchu, w tym przypadku przy uwzględnieniu priorytetu komunikacji zbiorowej. Te wszystkie rozwiązania zafunkcjonują tylko wtedy, jeżeli się im podporządkowujemy. Jeśli nie, no to jest właśnie anarchia, niebezpieczeństwo. Tak, szanowni kierowcy, zachowywać się nie możecie. Zasypali nas państwo mailami dotyczącymi nieprawidłowego zachowania kierowców w okolicach przejść dla pieszych. Na początek film od pana Piotra z Poznania. Klasyka. Pan Piotr w Poznaniu chciałby zachować się tak, jak to propagujemy w Krakowie, tak jak to mówią przepisy. Zwolnił, zatrzymuje się, widzi pieszych, piesi próbują wejść i dobrze, że uważają. Dwa kolejne pojazdy przejeżdżają jakby nigdy nic. Tu pan Piotr pisze takie jedno ciekawe zdanie, które zacytuję. Proszę zwrócić uwagę, że nagminne, nieodpowiedzialne zachowanie kierowców wyprzedzających na przejściach spowodowało, że pozostali kierowcy nauczyli się ostrzegać pieszych o niebezpieczeństwie klaksonem. No tak, sam bym to zrobił, gdybym widział taką sytuację. Tylko, że to jest naprawdę śmieszne, że kierowcy bronią pieszych przed innymi kierowcami, tak? Do czego to dochodzi? Kierowcy jakby pełnią rolę stróżów prawa. Ale oczywiście, proszę państwa, jak widzicie, że zatrzymujecie się, a inny kierowca pędzi, no to trąbimy. Ostrzegamy przed niebezpieczeństwem pieszych, no i też może tamci kierowcy wreszcie jakąś refleksję wzbudzą w swojej świadomości. Pan Stanisław z Bytomia przysłał taki film. Pan Stanisław widzi, jak jeden samochód zatrzymał się, żeby przepuścić pieszego, a dwa pozostałe no jakby nie widziały tego samochodu, który się zatrzymał. Kierowcy stracili wzrok. Tak, bo kierowcy uważają, że ten samochód obok to jest zupełnie jakby gdzie indziej jadący albo coś innego robiący. Oni mówią, jadę swoim pasem, no on niech sobie robi co chce, a ja jadę. A że to jest przejście dla pieszych? No właśnie. Kolejny przykład czegoś, o czym mówicie państwo, że tego nie robicie. Bo wyprzedzać to ja wyprzedzam, bo przecież nikogo nie ma, ale ja bym nigdy nie ominął. Raz jeszcze powiem, jak niewiele omijanie różni się od wyprzedzania. Przecież jak zwalniamy z zamiarem zatrzymania, to jeszcze jedziemy, więc będzie wyprzedzenie. My nie możemy tego robić w żadnym przypadku, ani w stosunku do wolno jadących pojazdów, ani do skręcających pojazdów, ani do jadących na wprost pojazdów, ani do zatrzymujących czy zatrzymanych pojazdów. Nigdy. Kluczem do rozwiązania tego jest dostosowanie się do pojazdu jadącego obok. I kolejne miasto, tym razem Kraków i film od pana Michała. No i znowu to samo, no w zasadzie moglibyśmy puszczać jeden film na okrągło. Ditla, byliśmy na tym przejściu, no i kamera naszego widza właśnie zarejestrowała kolejne dwa samochody omijające w najlepsze pojazd, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym. I tutaj dalej mamy Kraków, ale tym razem przysłał pan Rafał z Olkusza film. Armii Krajowej zatrzymuje się samochód, pieszy wręcz mu dziękuję, macha. No i gdyby nie patrzył przed siebie, to źle by skończył. Dokładnie, tym gestem ręki dodatkowo chyba powinien być bardziej widoczny. Ale nic nie przeszkadza kierowcy, zobaczcie państwo, z jaką prędkością, omijającego ten pojazd. Jakby nigdy nic, jakby tematu nie było, krok do utraty życia, czy utraty choćby tylko zdrowia, jeden krok. Do tego doprowadzamy, omijając, czy wyprzedzając, czy bezpośrednio przed przejściami dla pieszych. A tu jeszcze jeden taki przerażający przykład. Jedzie sobie pan Paweł. Ciemna noc i nagle wyprzedza go na samym przejściu dla pieszych samochód dostawczy. No przecież serce może stanąć człowiekowi ze strachu. Tak, tak, to już droga dwukierunkowa. To już takie najbardziej niebezpieczne wyprzedzanie, bo narażamy się na czołowe zderzenie z pojazdem nadjeżdżającym sprzeciwka. No i okazuje się, że kierowca tego dostawczego samochodu wybrał najgorsze miejsce do wyprzedzania, związane z przejściem dla pieszych. Pogwałcił oczywiście oznakowanie poziome. No, czyste niebezpieczeństwo, a rzeczywiście warto podkreślić, ciemno, warunki widoczności złe. Popatrzcie państwo, jak spieszył się z tym wyprzedzaniem. No tak, bo nadjeżdżał pojazd przeciwka. Tu do wypadku naprawdę było bardzo niedaleko. Cieszymy się, że dużo tych maili napływa z różnych miast. I mimo, że wielokrotnie temat poruszaliśmy, ale skoro ciągle tak się zachowujemy, pokazujemy te kolejne przypadki, żeby u wszystkich państwa wzbudzić tę refleksję. Tak giną nam albo ponoszą poważne obrażenia piesi.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.